Dobry Państwu, witam z plenerowego studia w Łagiewnikach, rozgrzanych nie tylko atmosferą modlitwy i miłosierdzia, ale też palącym słońcem. Myślę, że pielgrzymi z krajów południowych, których zebrało się tu całkiem sporo, mogą czuć się jak u siebie w domu. Po mojej prawej stronie Bazylika Miłosierdzia Bożego z Bramą Miłosierdzia, z tyłu sanktuarium świętego Jana Pawła II, a w koło morze barw i dźwięków pośród fal pielgrzymów jest też nasza studentka i reporterka Kasia Wojaczek. Zobaczmy, co u niej. Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa. Rzeczywiście atmosfera jest bardzo gorąca. Słońce leje się z nieba. Jest ogromny żar. Tutaj udało mi się z tłumu pielgrzymów wychwycić kilka osób, które zechcą się podzielić ze mną swoimi doświadczeniami. Powiedzcie mi, skąd jesteście? Jesteśmy z Gdańska, z dzielnicy Osowa konkretnie. Jak masz na imię? Mam na imię Antek. Antku, powiedz mi, czy to są Twoje pierwsze Światowe Dni Młodzieży? Tak, to są moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży w życiu. A ty powiedz mi, drogi Mateuszu, jak widać wszyscy mają plakietki, nikt nie jest anonimowy, także nie ma problemu. Tak, również jestem pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży. I jak podoba ci się atmosfera w Krakowie? Atmosfera jest gorąca, nie spodziewałem się, że przyjdzie tyle ekip z flagami. A propos gorącej atmosfery, mamy tutaj też rozmówcę Daniela, który mówił, że był w Rio de Janeiro, prawda? Tak. Powiedz mi, czy atmosfera jest równie gorąca i entuzjastyczna, jak było parę lat temu? Tak, dokładnie. Jest tutaj rzeczywiście fantastycznie, kolorowo, po prostu jest dużo, wiele młodych par. Jest po prostu wręcz fenomenalnie. A powiedzcie mi, jak wiadomo, Kraków wita pielgrzymów ze aż 187 krajów świata, także atmosfera jest rzeczywiście międzynarodowa. Powiedzcie mi, czy nie macie problemu z jakimiś barierami komunikacyjnymi? Nie jest to problemem, no to jednak, jak wiemy, w naszych szkołach jednak uczymy się tych języków, angielski jest jednak już na takim poziomie, że każdy się bez problemu dogada i właśnie bardzo to pomaga w nawiązywaniu kontaktów ze wszystkimi wokół, właśnie już nawiązaliśmy kontakt z grupą kolumbijską, brazylijską, włoską i no to się poznaje właśnie tych nowych ludzi, jakieś tam właśnie tańce i tym podobne rzeczy, no fenomenalna sprawa. Fantastyczna rzecz. A słuchajcie, powiedzcie mi, moi drodzy, jakie macie plany na dzisiaj? Czy zamierzacie powitać papieża Franciszka przy oknie na Franciszkańskiej, czy może inne plany? Dokładnie to inne plany. To się dopiero będzie kroiło później, także zobaczymy, co będzie. Może pójdziemy na Festiwal Młodych na koncert. Grafik jest pełen, widzę. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Widzę, atmosfera jest fantastyczna. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby ta atmosfera trwała aż do niedzieli. A my wracamy do studia, do Pawła. Dziękuję bardzo, Katarzyna Wojaczek. Kasiu, dziękuję Ci bardzo. My jesteśmy tuż obok budynku.